Myślę, że warto rozpocząć od tego, co Pan Bóg mówi o kobiecie i mężczyźnie. Nie wiem, czy pamiętacie ten werset z Biblii, z Księgi Rodzaju. Kiedy Bóg stworzył ogród Eden, Księga Rodzaju, drugi rozdział, to wtedy wziął kubkę ziemi, napisane jest z prochu ziemi, ulepił człowieka, ulepił Adama i w tą kubkę ziemi tchnął swojego ducha. Co nam to mówi? Możemy powiedzieć, że jest to taka duchowość. Mężczyzna ma taką duchowość kubki ziemi. Nie wiem, czy tak jest do końca. Natomiast gdy się tak przypatrzeć mężczyznom i jak na przykład taki Janusz, bo możemy tutaj sobie zamienić do naszych realiów, mamy Adam i Ewę, być może w naszych realiach lepiej powiedzieć Bożenka i Janusz. Więc taką duchowością Janusza jest to, że jak patrzy się na jego sporty ekstremalne, to co lubi robić, jak widzimy, że jak się uwalę po prostu tą ziemią, jak wyjdę na zewnątrz, złapię łopatę, jak poodrzucam trochę śniegu, to jakoś tak lepiej. Ja jak czasami wracam z jakiegoś wyjścia do lasu, czy jakiejś długiej wędrówki i widzę, że jestem brudny, że te ubrania od razu do pralki idą, że ja to aż chcę się jeszcze tak ze 2 godziny posiedzieć w tym brudzie, tak. Nie wiem, panowie, czy macie podobnie, czy jakieś zadrapania, jak się ma wracając z piłki nożnej, to jak wywali się taki człowiek w ślizg, jeden czy drugi się zaliczy i wszystko jest zielone od trawy, jakoś tak człowiek żyje. Dlatego, drogie panie, pozwólcie swoim mężom, swoim synom od czasu do czasu ubrudzić ręce, uwalić się totalnie. Jak widzisz, że twój Janusz wraca z ogrodu, bo przekopał po prostu dużo grządek i on mówi, dobra, kochanie, wiem, co myślisz, już idę się kąpać, już idę się myć, to powiedz, Janusz, spokojnie. Jak podejdziesz do obiadu, to można wtedy jakoś umyć ręce, ale do twarzy ci duchowość kubki ziemi, która ma życie w sobie, ta scena, kiedy Bóg bierze kawałek ziemi, mówi nam kilka rzeczy. Przede wszystkim to, panowie, jeśli chcecie, szukacie duchowości. Jeżeli szukacie jakiejś drogi dla siebie duchowej, to jest ona właśnie w tym obrazie, że bez Boga w twoim życiu jesteś, no, ciałem, jesteś, będę do tego wracał od czasu do czasu, taką kubką ziemi. Bez Boga jesteśmy takimi samymi pierwiastkami, takimi samymi składnikami, jak ziemia, do której wracamy. Bez Boga. Dzisiaj mamy takie propozycje, że ty się zajmij, że ty weź jakiś kurs motywacyjny, zajmij się sobą. I to działa, często przez długi czas, ale nadchodzi taki moment, kiedy mężczyzna widzi, że będąc sam w swoim życiu, trochę coś jest tutaj nie tak. A mamy taką tendencję, panowie, myślę, że wy doskonale byście się odnaleźli w tym, co teraz mówię, że nam powiedziano, że musimy być sami, że ty dasz sobie radę ze wszystkim. Często mamy takie przypuszczenie, takie przekonanie, że co mi tutaj będą mówić inni o moim życiu, jak zbudować ściankę działową, co mi tutaj będzie ktoś mówił, jak mam orać, jak robić bruzdy. To jest moje pole. Bardzo często mamy takie przekonanie, że musimy być sami. Bez Boga jesteś kubką ziemi, samotną. Moi drodzy, i to nam mówi jeszcze jedną rzecz, że od Boga wyszedłem, z Boga mam w sobie życie, z Bogiem mogę wszystko, wszystko mogę w Bogu. Ale i do Boga wracam. Panowie, mój założyciel, ojciec Ignacy z Loyoli, to był mężczyzna z krwi i kości.
I on jezuitom zaproponował taką medytację, żeby przynajmniej raz w życiu zrób sobie medytację o swojej śmierci. Popatrz, wyobraź sobie ten moment, jakbyś go zbudował, jakbyś popatrzył, kto jest wokół ciebie. Być może gromnica zapalona, ty już masz odejść za moment. Jezuitom kazał wyobrazić sobie, jak współbracia stoją wokół łóżka. Za moment masz się spotkać z tym, który dał tobie życie i który daje tobie bardzo dużo przez całe twoje życie do zbudowania twojego domu, do zbudowania twojego ogródka. Daje tobie moc, bo tchnął w ciebie swojego własnego ducha. Panowie, nie wiem, czy jesteście ze mną, tak patrzycie, jakbyście myśleli w tym momencie o garażu samochodowym albo o swoich grządkach. Boże, co ja mam tam jeszcze zrobić? Jesteście ze mną? Panowie, to jest duchowość kubki ziemi, ale która daje wielką, wielką nadzieję, że ja z Bogiem mogę mieć bardzo udane życie. I kiedy będę wracał, kiedy wrócę do ziemi, skąd zostałem wzięty, Bóg mnie rozpozna. Kiedy stanę twarzą w twarz przed Jezusem, On będzie wiedział, kim jestem. I chciałbym wam dalej powiedzieć, co tam się działo, żeby pokazać teraz trochę duchowość kobiet. Co tam się działo dalej, kiedy Bóg zobaczył człowieka. Pismo Święte mówi, że Bóg popatrzył na mężczyznę i powiedział, nie jest dobrze. Oczywiście tam jest jeszcze dalsza część. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Ale Bóg patrzy na mężczyznę i mówi, nie jest dobrze. Jeszcze w trzech słowach po prostu podsumował. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Dlatego kobieta jest oznaką miłosierdzia Boga. To jest Jego wzruszenie. Kobieta ma taką duchowość, troszeczkę też żartobliwie, Bożenka jest, no bo jak zobaczył, że nie jest dobrze, to nie wiem, być może kołysankę mu zaśpiewał i on poszedł spać, pamiętacie, wiecie, co się tam działo. No i wyjął mu żebro, więc kobieta ma taką duchowość żeberek w sosie. Czasami jak jestem gdzieś w jakimś barze mlecznym, czy jak nasza pani kucharka w zakonie poda żeberka, to tak sobie patrzę i myślę, cała Ewa. Cała kobieta. Moi drogie kochane panie, trochę tak jest, że Bożenka jak patrzy na Janusza, mówi, kochanie, co ci ugotować? Jak cię nakarmić, innymi słowy? Kobieta jest jakimś, ma taką, coś takiego w sercu. Masz to w sobie, że jesteś, chociaż niektórzy mówią, że faceci są lepszymi kucharzami, ale na pewno się tego uczyli od mamy. Na pewno patrzyli na to, co mama robiła, co babcia często, mistrzyni świata w ogóle, moja babcia, nie wiem. Moja mama zawsze to wiedziała, że babcia, że mama chociaż robiła nie wiadomo co, to babcia trochę zawsze lepsza. Ale rzeczywiście, kobieta jest karmicielką. My czasami z Mocnymi w Duchu jeździmy po różnych miejscach, w Polsce, w kraju, za granicą. Jak jesteśmy na plebanii u jakiegoś proboszcza, zazwyczaj są tam panie, które gotują. Jak podejdę i przywitam, przytulę taką panią, która tam gotuje i powiem, o widzę, że jest nasza pani karmicielka, to kobieta ma coś takiego w sercu, że ona chce dawać dobre rzeczy, nakarmić. I Jezus wziął to od swojej mamy, takie pragnienie dawania, rozdawania siebie, karmienia innych, również sobą. Zobaczcie, co dzieje się w trakcie każdej Eucharystii. Jezus wziął to od swojej mamy. W jednej z przypowieści, kiedy tłumaczył, na czym polega Królestwo Boże, Jezus mówi, kobieta
Królestwo Boże jest jak kobieta, jak moja mama, która wzięła trochę mąki, zagniotła, rzuciła tam zaczyn i całe ciasto się zakwasiło. I chleb, który mama daje, jest tym, co cieszy duszę, co cieszy ciało. Pamiętacie wszystkie te sytuacje? Panowie, przypomnijcie sobie wszystkie te sytuacje. Bądźcie wdzięczni za to Bogu, że kobieta jest na świecie. Kiedy, nie wiem, wyruszaliście w podróż, kiedy wyruszaliście do pracy, kiedy gdzieś stawała się nagle taka kanapka, czy taki obiad, że duchowość serca kobiety karmisz świat. Ale to nie wszystko. Też kobieta ma serce relacyjne. Widzimy to, jak kobieta, która jest w raju i tym rajem jest też twoje życie. To w czym żyjesz. Kiedy kobieta jest w raju, pamiętacie sytuację też z szatanem. Ona wchodzi w relacje natychmiast. Nie zastanawia się. Serce otwarte na relacje. Dlatego też kobieta dostaje od Pana Boga po upadku. Dostaje od Pana Boga takie szczególne zadanie. Ponieważ masz serce otwarte na relacje, ty masz rozeznać w swoim życiu, które relacje są życiodajne, które będą karmić ciebie i innych. Które relacje są takie, które należy odrzucić. Dlatego Bóg mówi do niewiasty, ty zmiażdżysz głowę węża. Ponieważ zobaczyłaś, że ta relacja z duchem złym, z duchem buntu, nie jest dobra, nie jest życiodajna. Kobieta ma serce relacyjne. Mężczyzna ma serce zdobywcy, serce, które buduje. Dlatego myślę, że widać tego efekt. Mężczyzna musi coś robić, coś mieć. Michał też mówił dzisiaj o tym w konferencji, że mężczyźnie trzeba dać zadanie. Ja chcę być potrzebny, ja chcę widzieć efekt pracy swoich rąk. Dlatego nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Może was zapytam, w jaki sposób najszybciej przyciągnąć mężczyznę do kościoła? Jakie macie pomysły? Proponować to im się postawić. Remont w kościele. Ksiądz proboszcz ma problem z samochodem. Albo, jeżeli proboszcz nie wie, co, jak, w jaki sposób mężczyzn przyciągnąć do kościoła, to po prostu zaczyna budować kościół. I rzeczywiście się zaczynają ludzie skrzykiwać, bo widać pracę rąk. Jesteśmy twórcami. Oczywiście to nie jest tak, że kobieta nie jest. Jasne, że tak. Natomiast jest coś w duchowości mężczyzny, że on chce zbudować. Moi drodzy, i idąc trochę dalej, bo będziemy sobie pokazywać pewne obrazy, jaką ja mam duchowość, kobieta, mężczyzna, jakie mam serce. I myślę, że trochę już o tym mówił między innymi Michał na swojej konferencji. Chciałbym pociągnąć taki wątek, który się mocno odniesie do naszej rodziny, do naszych domów, ale też i sytuacji w kościele, to w jaki sposób jesteśmy. Ile osób stąd jest w różnego typu wspólnotach? Podnieście dłonie. Jest was bardzo dużo. Jest bardzo dużo osób, które są w różnego typu wspólnotach. I widzimy, jakie zadania, jakie serce, jaką duchowość ma mężczyzna, jaką ma duchowość kobieta. I to widać po takim, nawet takim prostym spacerze w parku, kiedy właśnie idzie sobie rodzina, jest mama, jest tata i jest dziecko, jakiś syn, przykładowo, na rowerze. I mama, Michał już o tym mówił, pamiętacie, jak reaguje mama. Kiedy dziecko uczy się na rowerze jeździć, to patrzy tylko, żeby relacja była dobra. Bo tutaj, jeśli to dziecko upadnie, no to zrobi sobie krzywdę. Ochrania.
i podbiega do tego dziecka. Weź jeszcze załóż czapkę. Nie rozpędzaj się tak za szybko. A tata? Tata mówi, możesz to zrobić. Weź poczekaj sekundę. Zobaczymy, jak daleko ujedzie. Ja będę z tyłu. No dobrze. Takie jest serce kobiety, takie jest serce mężczyzny. I podobnie jest w Kościele. Chciałbym, żebyście zobaczyli to. Kościół często jest nazywany, Kościół to w ogóle i w języku greckim, i w języku łacińskim, to jest rodzaj żeński. Kościół, kiedy przychodzimy do wspólnoty, kiedy przychodzimy do kościoła, to jest matka. To jest matka, często z różnego typu zakazami. Załóż czapkę, zwolnij. I to jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Jesteśmy w kościele, który jest naszą matką i który nas wychowuje. Żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy, żebyśmy nie złamali sobie ręki. Nie wiem, czy są tutaj jacyś panowie, którzy pracują w budowlance. Podnieście dłonie, ktoś jest z branży budowlanej. Być może jakieś kobiety, bo też się zdarzają. Mój szwagier buduje autostrady w Polsce. Być może niedługo też już będzie tutaj, żeby Michał nie narzekał. Jest taka prawidłowość, czasami bardzo lubię porozmawiać sobie na temat budowy drogi, tego, co dzieje się, sprawami fizyki, aerodynamiki. Jeżeli mamy określoną drogę i ona jest o takim, a nie innym profilu, to jeśli jedziesz zbyt szybko, myślę, że się domyślacie, o co mi chodzi, jeśli jedziesz zbyt szybko i wchodzisz w zakręt, i ta droga nie ma takiego profilu, który mogłaby utrzymać ten zakręt, wypadasz z drogi, wypadasz z gry. W Polsce bardzo często nie stosujemy się do tego. Tak jest, po prostu widać to w statystykach różnego typu. Kościół jest takim drogowcem, który zbudował drogę bezpieczną do celu i postawił znak, że tutaj ta droga jest w stanie tylko taką i taką prędkość utrzymać. Jeśli będziesz za szybko, to wypadniesz z drogi. Natomiast potrzeba nam także ojców w Kościele, myślę, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, zawsze potrzebowaliśmy w Kościele ojców. I myślę, że też dzisiaj, patrząc na papieża Franciszka, widzimy, że mamy ojca, który mówi, idź do przodu. Są różnego typu zakazy, które utrzymają ciebie na drodze. Ale nie bój się, nie przez wszystko patrz na zakazy. Poczekaj spokojnie, jak mąż mówi do żony. Zobaczmy, idźmy do przodu. I to zwłaszcza księża, to zwłaszcza ja, którzy jesteśmy potrzebni, którzy wychowają do odwagi. Którzy wychowają do odwagi. Do tego, że ja mogę iść do przodu. Ja bardzo kocham mój zakon jezuitów, bo mam takie wspomnienie, od kiedy tylko jestem w zakonie, od kilkunastu lat, od mojego dzieciństwa zakonnego, kiedy po studiach swoich wstąpiłem do nowicjatu, za każdym razem, kiedy przychodziłem do mojego przełożonego, prawie za każdym razem, i mówiłem o jakiejś inicjatywie, kiedy mówiłem o jakimś pomyśle ewangelizacyjnym, o czymś nowym, to słyszałem, idź. Zobaczymy. Tam być może jedną, drugą rzecz trzeba będzie zmienić, ale idź. Idź do przodu. Próbuj. Jeżeli w Kościele tak jest, że od księdza, od księży słyszymy tylko same zakazy, listę zakazów, to mamy dwie mamy. Dwie matki. Michał też mi się o tym mówił. Że jeśli będą dwie matki, to ono nie urośnie, nie wzrośnie, nie zobaczy swoich granic, nie zobaczy swoich możliwości.
Natomiast potrzebujemy też ojca i matki. I tutaj mam taki przykład wspólnoty modlitewnej. Moi drodzy, jest taka sytuacja. Ostatnio słyszałem, że jest wspólnota modlitewna, charyzmatyczna, mamy śpiew, uwielbienie i liderzy muzyczni grają, śpiewają, po prostu uwielbiają Pana Boga i nagle w ich sercu pojawia się taka myśl z nową melodią, z nowymi słowami. I oni zaczynają grać zupełnie coś nowego, jeszcze nikt tego nie zna, ale wspólnota to podchwytuje i zaczynają śpiewać, mają nową pieśń. I po tym spotkaniu ksiądz podchodzi do lidera grupy muzycznej i mówi: nie wiem, czy ta pieśń jest w liście dopuszczonych piosenek w kościele. No, były to jakieś słowa: uwielbiam Cię Boże, jesteś moim królem. I do tego melodia, zupełnie nowa. Ksiądz przychodzi i mówi: no, nie ma tego w śpiewniku. Dwie mamy. I często tak jest, że jesteśmy zaproszeni jako księża, żeby moje serce było sercem ojca. Bo matkę każdy z nas już ma. I tą matką jest Kościół. Dzięki temu do dzisiaj trwamy w tym Kościele. Dzięki temu, że mamy te zakazy, nakazy, matka jest, ale potrzebujemy też ojców, serca ojca. Bo podobnie jest w domu. Czasami widzę, jak ojciec, jak czasami tak jest, myślę, że wy też znacie tę sytuację, jak ojciec po prostu przejmuje od dominującej mamy jej język, myślenie. Zostaw to, synu, przestań, nie wolno i tak dalej. Potrzebujemy mamy i taty, ponieważ i w tej duchowości, w tym sercu kobiety i w tym sercu mężczyzny, w twoim sercu jest wszystko, czego potrzeba, bo Bóg w ciebie tchnął swojego ducha. I chciałbym, żebyśmy poszli dalej. Chcę wam też zaproponować, pokazać, mówiąc o duchowości kobiety i mężczyzny, coś, co kiedyś bardzo mocno mnie dotknęło. Nie wiem, czy myśleliście kiedyś o tym, co się stało z Adamem i z Ewą, kiedy, no wiadomo, że mieli dzieci, że zostali wygnani z raju, że mieli dzieci. Tradycja nam mówi, Kościół nam to mówi, że oni czekali, kiedy odeszli z tego świata, kiedy umarli, czekali na to, aż Jezus przyjdzie i ich wyzwoli, Syn Boży. I według tradycji tak jest. Do tego stopnia, że dzisiaj mówi się o świętych Adamie i Ewie. To są święci ludzie. Adam i Ewa. Dlatego, że Chrystus przyszedł do nich i ich wyciągnął z tego, co zostało zepsute. I ta historia Adama i Ewy kiedyś bardzo mocno mnie dotknęła. Zacząłem się tak pytać Pana Boga, co tam się wydarzyło, jak tam mogło być. Biblia wielu rzeczy nie dopowiada po to, abyśmy zapytali Pana Boga. Dlatego jeżeli szukasz swojej duchowości, też w Biblii, zadawaj pytania Panu Bogu. Jaka jest moja duchowość osobista? Janusza, Bożenki, jaka ona jest? I z tego pytania zrodziła się taka historia, którą napisałam i chciałbym ją wam powiedzieć. Bo myślę, że Biblia daje nam jedną z najpiękniejszych historii dwojga ludzi. Jest to historia bardzo barwna, z wieloma zwrotami akcji, z bardzo pięknie zapowiadającym się początkiem, tragicznymi wydarzeniami. Tam jest wszystko. I melodramat, i sensacja, i kryminał, które skutkują sytuacją, wydaje się, bez wyjścia. Czy tutaj nie ma żadnego wyjścia. I mamy happy end w środku, bo Bóg przychodzi i mamy otwarte zakończenie. Jest to historia Adama i Ewy. I ja wierzę, że ona nadaje rys duchowości
każdego człowieka, bo jesteśmy ich dziećmi. Ona wydarza się w życiu każdej kobiety i mężczyzny. Posłuchajcie. Kiedy Ewa otworzyła oczy, zobaczyła świętego, który ją stworzył. Miał oczy jak jaspis i szafir, a jego szata miała chyba wszystkie kolory świata. Był tam też Adam, którego nie mogła nie pokochać. Ale wszystko to pewnego dnia legło w gruzach, bo zadanie, które postawił przed nimi święty, zbełtał ktoś, kogo zobaczyła w ogrodzie. Pokusa była tak silna, że zapomniała, co miała zrobić. Słowa Boga się w niej zatarły. Kiedy wzięła pierwszy kęs owocu, który wydawał się przecież tak dobry, poczuła, jak pęka jej serce i każda komórka jej duszy umiera. Chciała krzyczeć do świętego, ale nie mogła wydobyć z siebie głosu. Zło, które się w nią wsączyło, było jak lawina. Nie mogła tego wszystkiego zatrzymać i pojąć. Kiedy z Adamem opuszczała świętego, na odchodne zapytała go: co to ma wszystko znaczyć? Czemu świat jest taki? Święty odpowiedział jej słowami z Księgi Mądrości. Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Uczynił go swoim własnym obrazem. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Serce Ewy przykrywała chyba warstwa poczucia winy i nieakceptacji swojego życia. Adam czuł, jak Ewa oddala się od niego, ale nie wiedział, jak temu wszystkiemu zaradzić. Ewa każdego dnia słyszała wyrzut, że skoro nie udało się jej sprostać tamtemu zadaniu, nawet nie jest w stanie pomyśleć, co musiałaby zrobić. Nawet gdy powstawał pomysł na odbudowanie relacji z Bogiem, poczucie porażki zatruwało całą myśl, aż w końcu przestała próbować. Kiedy odeszli z tego świata, oboje z Adamem weszli jakby do ciemnego pokoju. Ewa patrzyła na swoje dzieci, jak próbują, ale w każdym z nich widziała cień swojej winy. Adam podzielał z nią to poczucie. Wciąż miał przed sobą to jedno pytanie: gdzie ja wtedy byłem? Oboje widzieli swoje dzieci: Mojżesza, Abrahama, Esterę, Judytę, Dawida, ale po pewnym czasie nie chcieli już nikogo widzieć. Ewa, pogrążona w ciemnych myślach, leżała obok Adama, który nie dawał znaku życia przez długi czas. Nagle zauważyła jakąś dziwną zmianę w otoczeniu. Zapomniała, jak wygląda światło, więc jej serce zaczęło bić szybciej. Coraz wyraźniej widziała, jak zbliża się do niej postać jasnego mężczyzny. Jej ciało drżało. Czuła, jak lód jej serca topniał, reagując na jego bliskość. Była przerażona, ale ciepło, które powoli dotykało jej serca, trzymało ją na nogach. Jasność podeszła do Ewy, która w tym momencie wylewała przez swoje oczy cały ból, złość i całą wściekłość. Po pewnym czasie zaczęła dostrzegać kontury twarzy, włosy, usta. On stał, pewny siebie, jakby cała miłość świata była zebrana w jego uśmiechu. Ewa nie wiedziała, co myśleć, ale wpatrzona w jego oczy, jak jaspis i jak szafir, odbudowywała powoli pamięć. Święty? Zapytała. Nie, jestem jego synem. Synem, jak Adam? Tak. Co się ze mną stało? Czuję się jakoś inaczej. Chcę, abyś wyszła na zewnątrz z Adamem. Ewa odpowiedziała: ale przecież to niemożliwe. Ja nie zasługuję, ja zawiodłam. Nie jestem w stanie spojrzeć w oczy świętemu po tym wszystkim, co zrobiłam i co zrobiły moje dzieci. Ciąży na mnie wina tak wielka, że sama stałam się grzechem, winą i porażką. Jestem winna upadku wszystkich moich dzieci. Czy kiedykolwiek ktokolwiek będzie w stanie za to wszystko zapłacić? Tak, odpowiedział Jezus. Abba, nasz Ojciec, posłał mnie, abym cię stąd wyprowadził. Wszystko jest już załatwione. Jak to załatwione? Jak? Przyszedłem na świat w równie cudowny sposób jak ty. Wziąłem kilkoro twoich dzieci jako uczniów, choć przez wielu z nich nie zostałem przyjęty. Zostałem odrzucony i zabity w okrutny sposób. Ale śmierć, którą przyjąłem, zmazała całą twoją winę. Ewa, jesteś wolna. Oddałem swoje życie, abyś ty odzyskała swoje. Spójrz na moje ręce i przebity bok i uwierz.
Ale jak to? Ja muszę odpokutować to, co zrobiłam. Nie musisz. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Święty Ojciec to sprawił. Przecież wiesz, że Jego miłość jest za darmo. Przyjmij mnie, a będziesz mieć życie. Ewa zastanawiała się nad tym, co powiedział jej jasny mężczyzna. Jego obecność obudziła Adama, który powiedział do nich: słyszałem waszą rozmowę. Śniło mi się, że ktoś po oczach Boga Ojca wypuścił nas na wolność i dał do rąk klucze do domu. Jasny mężczyzna, sięgając do szaty, wyjął klucze i dał je Adamowi. Szczęście i pokój, którego doświadczała teraz Ewa, rozbrajało ją całkowicie. Brała ręce jasnego mężczyzny, patrzyła na rany, oblewała je łzami i ocierała je włosami. Wracało do niej życie. Adam stał i patrzył na nich, a jego serce płonęło. Jesteś naszym wybawcą i bratem. Tak, ja nim jestem. Ewa nie chciała nic mówić, ale jak patrzyła na Syna Bożego, w głowie pojawiły się słowa, które utworzyły zwrotki i refren. Kobiece serce Ewy zapłonęło taką wdzięcznością do mężczyzny, że nagle otworzyła usta i zaśpiewała: Święty zwyciężył, to wykonało się. Kusiciel pokonany. Jezus złamał moc śmierci. Ty pokruszyłeś moje kajdany, stanąłeś w mojej obronie. Ty naprawiłeś moje zło, ty tego dokonałeś. Powiedziałeś, że jestem wolna. Jak to możliwe? Kochani, to jest historia. Ta historia to jest coś bardzo prawdziwego. To dzieje się w życiu każdego z nas. Nie ma takiej winy. Nie ma takiego wspomnienia, takiej historii życia, w której Bóg, Jezus, nie mógłby sobie razem z tobą z tym wszystkim poradzić. Jezus też i dzisiaj modlę się o to. Chciałbym, żebyśmy przez moment, teraz na zakończenie jeszcze, pomodlili się do Jezusa. Jezus stoi przed każdym z nas. Ma na rękach ślady swojej miłości do ciebie. Żeby odkryć, jak jesteś drogocenna dla Boga, jak jesteś cenny w oczach Boga, warto do Niego przyjść. Jezus chce nam powiedzieć, że to wszystko jest załatwione. Że nie musimy brać na siebie całej winy. Jeśli wahasz się, jeśli masz takie wątpliwości, że On mógłby pokochać kogoś takiego jak ty, to warto też posłuchać słów samego Boga, Jezusa, który w Ewangelii powiedział tak: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To, co może nas łączyć, wiele nas różni. Kobieta, mężczyzna, duchowość taka, duchowość inna, moja własna, indywidualna. Ale to, co łączy serce kobiety i serce mężczyzny, to jest Jezus. Żeby odkryć to, kim jestem, muszę przyjść do Jezusa. On jest w stanie, On jest całym światłem. On jest w stanie połączyć małżeństwo, które się rozwala. Jeżeli On jest w środku, jeżeli kobieta i mężczyzna wpatruje się w Niego. Mamy takie świadectwa, wiele, że już rozwód, już szykowane było, już cielaki pobite na rozwód. A Jezus przyszedł i pomógł. I On nam pokazuje taką duchowość, taką relację z Bogiem Ojcem, jaką będziemy mieli w niebie. Właśnie w Ewangelii widzimy, patrząc na duchowość Jezusa, taką relację z Bogiem Ojcem będzie miał każdy z nas. My możemy też już dzisiaj zacząć, dlatego że Jezus przyszedł, aby nam to pokazać, jaka jest moja duchowość, jaka może być, jaką relację mogę mieć z Bogiem Ojcem, jaka duchowość jest w sercu Bożenki Janusza. To jest właśnie to spotkanie z Jezusem. I chciałbym, żebyśmy teraz przez kilka minut pomodlili się.
żebyśmy z Nim spotkali się teraz twarzą w twarz, tak jak Adam i Ewa. Właśnie dzisiaj to jest ten dzień spotkania Jezusa z Bożenką i z Januszem. I chcę, żebyście mieli taką świadomość, że w tej historii Adama i Ewy, którą usłyszeliśmy przed momentem, jest wiele duchowych odniesień do nas. I chciałbym, żebyście teraz przez moment możecie zamknąć oczy. To może pomoże. I uświadom sobie to, że Bóg, Święty Ojciec, posłał do Ciebie swojego Syna, Jezusa, który chce się z Tobą spotkać, z Twoim życiem. Nie z życiem kogokolwiek i wszystkich naokoło, tylko z Twoim życiem. I chce dzisiaj Ciebie uwolnić. Jest to modlitwa uwolnienia. Tak jak Adama i Ewy. My jesteśmy ich dziećmi. I chciałbym do tego teraz też zaprosić Was, jeśli w Waszym życiu nosisz w swoim sercu z jakiegokolwiek powodu. Może to są Twoje dzieci, może to są Twoi rodzice, może to jest historia Twojego życia. Jeśli nosisz w sercu poczucie porażki, winy, jakiegoś zawodu, to chciałbym Ciebie poprosić, żebyś teraz wstał. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś naszym Panem i bratem. Ty widzisz każdą z tych osób, która teraz stoi przed Tobą w Twoje święte imię, w imię Jezusa, Boga, który zbawia. Dzisiaj oddajemy Tobie historię naszego życia i każde poczucie porażki, winy czy zawodu. Bo miało być inaczej, bo nie dałem rady. I w Twoje imię, Panie Jezu, łamiemy moc tych duchów. Proszę Ciebie, zalej łaską Twojej miłości, dotknij serca, tak aby to serce kobiety i mężczyzny poszło do przodu w swoim życiu. Właśnie w tym, co, do czego powołujesz. Możesz, jeśli chcesz, możesz wyciągnąć swoje dłonie przed siebie i przyjmij to błogosławieństwo Jezusa, Twojego Zbawiciela. Dziękuję Ci, Jezu, za Twojego Ducha. Niezwyciężonego. Odnawiaj nas dzisiaj, Panie. Proszę, żebyście usiedli. Amen. Teraz chcę poprosić, aby wstały takie osoby, które noszą w sercu przekonanie o wielkiej samotności, że ja muszę być sam z tym, co przeżywam, co przeżyłem, że nikt mi nie może pomóc. Jeśli masz takie myśli, jeśli Duch Święty też pokazuje Tobie różne sytuacje w życiu, gdzie właśnie w tą stronę poszedłeś, to wstań. Wstań przed Panem Jezusem. On Ciebie uwolni. Panie Jezu, widzisz te osoby. Proszę Ciebie, Panie, abyś tego ducha samotności, radzenia sobie ze wszystkim samemu, Panie, w Twoje imię niech odejdą każde duchy, duchy nieme i głuche, które powodują, że nie słyszymy Twojego głosu. Mamy takie wrażenie, że jesteśmy sami z tym, co przeżywamy, co jest naszym krzyżem. Dotknij, Panie, oczu. Proszę Cię, Panie, dotknij teraz
uszu, serca wewnętrznego, ucha każdego z nas, tak byśmy Ciebie słyszeli. Poślij do nas swojego ducha. Amen. Proszę, usiądźcie. Jeszcze chcę zachęcić, poprosić. Myślę, że dzisiaj w ogóle jest taka możliwość tutaj. Myślę, że wiecie, że jest kaplica. Można. Zachęcam, żebyście w trakcie forum, niech będzie takie spotkanie Twoje indywidualne z Jezusem. Możesz podejść do kaplicy. Możesz, jeśli zobaczysz też księdza, tutaj będzie też krążył taki ksiądz w białej albie i z sutanną i ze stułą do spowiedzi, to możesz poprosić. I teraz chcę też zachęcić te osoby, które borykają się z bezsilnością co do czegoś. Bezsilność. Być może to jest Twoja słabość, grzech, z którym nie możesz sobie poradzić. Może masz takie poczucie, że nie kontrolujesz swojego zachowania, że nie masz kluczy do swojego życia. Jeśli masz takie poczucie, to wstań, będziemy się modlić. Chcę Wam powiedzieć też, że ten akt odwagi powoduje bardzo dużo. W świecie duchowym już coś jest pokonanego. Panie Jezu, i Ty teraz stoisz przed tymi osobami. Chcę Ciebie prosić, abyś położył swoją przebitą dłoń na sercu tej osoby. Proszę Cię, Panie mój i Królu, abyś tchnął na te osoby. Wyjaśnij im wszystko. Oświeć ich umysły. Pokaż źródło słabości, źródło grzechu, gdzie się to zaczyna, w jakich momentach. I proszę Cię, Panie, o Twoje uwolnienie. W imię Jezusa niech odejdzie każdy duch zniewolenia, nałogu. Jezu, bo Ty jesteś naszym Królem i Zbawcą. Tchnij na nas swojego ducha. Uwolnij nas, Panie. Połam kajdany. W imię Jezusa. Amen. I chcę teraz poprosić każdego z Was, żebyśmy wstali i uwielbili Pana Jezusa pieśnią. Być może właśnie tą Jesteś Królem, którą już dzisiaj śpiewaliśmy. Uwielbimy naszego Pana, jedynego Zbawcę, tego, który pokazuje nam, jaka jest duchowość serca kobiecego, serca mężczyzny. Zachęcam też Was do tego, byście też Panu Jezusowi pokazali taki gest wzniesionych dłoni, który pokazuje jedną rzecz, że moje kajdany zostały zrzucone. Panie Jezu, bo Ty jesteś moim Panem.